To jest spotkanie rekonstruktorów z 19-letnią już tradycją, a właściwie dłuższą, no bo okres pandemiczny spowodował, że turnieje się nie odbyły w tym czasie. Natomiast no, to jest spotkanie nas, rekonstruktorów, to jest turniej rycerski, podczas którego odbywają się różnego rodzaju konkurencje, no, obserwując oczywiście to, co działo się na rycerskich turniejach. Przede wszystkim walki rycerskie, turniej łuczniczy, ale też pokazy, pokaz tańca, pokaz strzelania z broni czarnoprochowej. Tutaj pod zamkiem jest zaraz niedaleko za mną taki specjalny podobóz. Oczywiście bitwa, inscenizacja, koncert zespołu muzyki dawnej, walki drużynowe. Skąd się u mnie wzięło? To jest połączenie, powiedzmy, mojej pasji. Z wykształcenia jestem historykiem i w pewnym momencie mojego życia pojawiła się zainteresowanie muzyką, no i naturalnie się to gdzieś splotło w postać 13-wiecznego Mine Zangera, czyli takiego średniowiecznego odpowiednika francuskiego trubadura, tylko że na terenach niemieckojęzycznych. No i oto właśnie razem z cytrą, bo tak się nazywa mój instrument, przemierzam różne turnieje, na razie na terenie Polski. Stroje się biorą stąd, że no po prostu cały czas je zbieramy. To nie jest to, że one się pojawiają znikąd. To są lata szukania źródeł i doszukiwania się tego, jak one powinny wyglądać. No i później dopasowywanie tych wszystkich szczegółów do całości. Wydaje mi się, patrząc się nawet tutaj po ilości osób, że dosyć dużo osób się tym interesuje. Ja jestem akurat świeżynką, bo to dopiero mój trzeci sezon, więc tutaj Maciek myślę, że ma większy przekrój czasu. Natomiast myślę, że generalnie tematyka historyczna zawsze była mniej lub bardziej w temacie, tylko mamy takie fale od przypływów i odpływów różnych epok. Akurat w naszym przypadku późne średniowiecze, więc myślę, że akurat w tym czasie jest taki, jesteśmy na górce, tak, znowu zainteresowani.